co, Paweł, ostatnio mówiłeś, że jakiś nowy patent odkryłeś na odsłuch na scenie, tak? A tak, wiesz co, grałem koncert w piątek i kupiłem sobie wzmacniacz słuchawkowy. Może kawę ci zrobię? A chętnie, jakbyś mógł. Kupiłem sobie wzmacniacz słuchawkowy, taki, wiesz, sceniczny. Mam słuchawki, takie monitory douszne. I wreszcie się słyszałem. To genialna sprawa. No. Tak? Po prostu zero krzyczenia do realizatora, tylko sam sobie ustawiasz. Ale tak? Właściwie to ja byłem akurat realizatorem, ale tak, wiesz, bo to chodzi o to, jestem basistą. Jak stoję przy piecu, to jak ten piec tak rozkręcę, żeby się słyszeć, to już wszyscy słyszą tylko bas. No. Tak to nie musiałem go tak rozkręcać, tylko miałem na uszach dokładnie to, co chciałem. Słyszałem, a tylko ty jakby tak miałeś, czy każdy muzyk na scenie? A jest jeszcze perkusista tak miał, bo też mu tak zrobiłem. A i to było na słuchawkach, tak, to na nie słuchawkę. Było w wedżach, tylko jakby... Tak. A w odsłuchu takim, wiesz, podłogowym były wokale tylko dla wokalistów. Mhm. O, dzięki wielkie. Słuchaj, gdzie jest Marcin? Myślę, że zaraz będzie? A miał być, wiesz co, zadzwonię, zapytam go. No cześć Marcin. Ty jedziesz, nie jedziesz, będziesz? O, a chcesz kawy? No dobra, no to cześć. Tak, dla Marcina też zaraz będzie. Dobra, tu kawa dla niego. Wiesz, dla Marcina to rozpuszczalną. Nie przesadzajmy. Spoko. No to co zrobiłeś z tymi zwrotnicami? No, rozebrałem te głośniki, wyjąłem zwrotnicy i okazało się, że w środku są elektrolity. I to takie dość stare, bo to w sumie są głośniki chyba z lat 70., więc wiadomo, 50 że chyba w ogóle, lat. No, technologicznie to chyba nie do końca daje radę, takie stare. Wymieniłem właśnie na coś nowego, polipropylen i o, hej. Cześć, chłopaki. O, cześć Marcin. Cześć. Cześć. Mam coś do przekąszenia. Oho, fajnie. I po mojej diecie. No, a my też coś dla ciebie mamy tutaj. W końcu, no. W końcu gotowe. Ile my na tym sumie siedzieliśmy? Tak, myślę, dwa lata, że za dwa lata, dużo było jakichś tam właśnie, nie wiem, czy ślepych zaułków, czy generalnie rzeczy właśnie do poprawy. W sumie to nie wiem, ile iteracji my zrobiliśmy. Dokładnie. Cztery? Pięć? Nie wiem. Trudno policzyć to już. Ale wiesz, dlaczego Kamil tak było? Bo to myśmy go zaczęli chyba zanim ty przyszedłeś do firmy, prawda? Tak. Ja już zastałem chyba jakąś drugą iterację, czy coś w tym stylu. Było dużo jakiegoś słuchania, co też właśnie jest, bardzo mi się podobało, że właśnie jakby decyzje inżynierskie zostały podjęte też na bardzo w dużej mierze na podstawie odsłuchów. No i co? No w sumie co my tam, na czym głównie siedzieliśmy, w czym my tam grzebaliśmy? Nad wszystkim. No tak. No to prawda, przecież pierwszy projekt to w ogóle inaczej wyglądał. Na pierwszy ogień poszedł ten konwerter prąd-napięcie. Nie. Konwerter prąd-napięcie tak naprawdę był przedostatni. Aha. To było tak, że myśmy na początku mieliśmy problemy chyba z częścią cyfrową. Najważniejsza była chyba część cyfrowa. Bo nie było w ogóle nowej cyfrówki. Mhm. Tak w ogóle, tak wcale. Tak. Też chyba w pierwszej wersji były zasilania inne. Tak, to wydaje mi się, że w ogóle pierwsze projekty wstępne to były jeszcze przed Hypsosem. Jakoś to... A co z tą cyfrówką? Albo nie, zaraz po Hypsosie. Albo zaraz po Hypsosie, zaraz po Hypsosie. I potem było tak, bo myśmy... potem zaczęliśmy, zrobiliśmy ORA i w trakcie robiliśmy właśnie już Wandle. I w momencie... ale ciągle byliśmy niezadowoleni, co ciągle nam czegoś brakowało. Zdecydowaliśmy się położyć na chwileczkę projekt na półce i zrobiliśmy ERCO. Gdy zrobiliśmy ERCO, no to wrócił oczywiście temat Wandli i zaczęliśmy go bardzo intensywnie przygotowywać do skończenia. I wtedy wiedzieliśmy już, że pewne koncepcje urodziły się w trakcie kończenia ERCO. Wiedzieliśmy, że chcemy część cyfrową wyciąć z ERCO jako kartę i użyć jej w Wandli. No i powiedzmy, że użyliśmy wszystkiej naszej wiedzy, doświadczeń, które zebraliśmy przez poprzednie lata, budując sprzęt, ale, biorąc konwertery tak naprawdę, no ale ciągle był pewien niedosyt. I chyba dopiero właśnie w czasie wakacji, podczas którejś naszych dyskusji w firmie, w kuchni, podczas robienia kawy, zaczęliśmy z Pawłem się zastanawiać, a może by poprawić jeszcze wyjście przetwornika. Dokładnie, bo wiedzieliśmy, że to jest pewnego rodzaju bottleneck. Wcześniej stosowaliśmy na przykład w projekcie 033, który bardzo dobrze wyszedł, ale wiedzieliśmy, że tam powiedzmy zastosowaliśmy dość konwencjonalne
konwencjonalną implementację tego modułu. Natomiast właśnie chcieliśmy czegoś nowego do Wandli i dlatego zaczęliśmy przekonstruować również wyjście przetwornika. No tak, tak. Ja właśnie pamiętam, że ten konwerter to był największy przełom, ale właśnie też jeszcze coś o cyfrówce wspominałeś, bo tak? To był największy przełom, a z cyfrówką to jest inaczej, bo my cyfrówkę tak naprawdę postanowiliśmy robić od zera. Mhm. Znaczy, chcieliśmy już odświeżyć technologię, którą... Znaczy inaczej, technologia, którą mieliśmy, już była przestarzała, więc chcieliśmy zrobić to inaczej, lepiej, mieć większe możliwości. Więc zaczęliśmy opracowywać tę technologię od nowa. I to, co Marcin powiedział, to właściwie zrobiliśmy w ERCO, bo i własną bibliotekę USB i cały ten, jak my to nazywamy, audio path i audio engine, czyli całe to przetwarzanie sygnału, odbieranie sygnału cyfrowego i tak dalej. No i jakby zrobiliśmy to w ERCO, później wsadziliśmy to w, jak to Marcin powiedział, w kartę, czyli w serce. Tak, dokładając jeszcze wejścia, inne wejścia. No i z tego też, czy inaczej, dzięki temu uzyskaliśmy możliwość przetwarzania sygnału, czyli na przykład zrobienie filtrów. Ja właśnie też trochę tak słucham tego, co mówisz o cyfrówce i w ogóle to jest dla mnie trochę nowość, bo ja głównie w tej analogówce siedziałem i ja nawet nie wiedziałem, co wy tam robicie. No. Ale jakbym miał powiedzieć, co tam się dzieje właśnie tak stricte analogowo, no to na pewno właśnie możemy się pochwalić, no po prostu... Hola, hola. Nie chodzi o szczegóły techniczne. Co to daje z punktu widzenia użytkownika, osoby słuchacza, osoby, które słuchają? No na pewno docenią właśnie bardzo niskie zniekształcenia i bardzo naturalny dźwięk. Ja myślę, że przede wszystkim docenią właśnie jakość dźwięku. Bo tu nie należy zapominać, że robiliśmy odsłuchy, porównywaliśmy, mieliśmy w sumie 7 wersji do porównania. Tak, dokładnie. Te wersje, no dobra, jedna z nich to była ta oryginalna, jakby pierwotna, to ona faktycznie wypadała w pomiarach gorzej, ale już pozostałe wersje wypadały w pomiarach porównywalnie, tak, w sensie tak, trochę lepiej, trochę gorzej, to już były... Trzeba było posłuchać, no. Tak, a różnice brzmieniowe były zauważalne, tak potężne były w sumie, to... To ciekawe, no i właśnie też... Właśnie, bo pytałeś się, jakby, że abstrahując od szczegółów technicznych, co może jakby ten końcowy użytkownik usłyszeć. W tych właśnie końcowych wariantach, jeśli chodzi o same cyferki, to właśnie wszystko to bardzo podobnie wyglądało. No i później tak naprawdę ostatnie decyzje zostały podjęte już na podstawie narządu słuchu, prawda? Dokładnie, dokładnie. No. Tak, a jeżeli chodzi o cyfrówkę, no to z jednej strony tak, mamy filtry, które zaimplementowaliśmy. Poczekaj. Poczekaj, Paweł. Kamil, pamiętasz, wiesz, jak wygląda ten 33 projekt, prawda? Tak, tak. No. Wyliczyłeś, ile tam jest kości cyfrowych w środku? No, jasne. Tak, udało się to faktycznie zredukować. I... 5. Pięć masz dużych chipów. Jest STMK, NXP, Altera, XMOS i Hub. Nie licząc dodatkowych kości. No, typu flesza czy coś takiego. Masz 5 kości dużych. Tutaj mamy jedną kość. No i teraz tak. Masz, to, że jest jedna kość, to ma różne zalety. Jedne to są oczywiście zalety produkcyjne, ale drugą zaletą, z naszego punktu widzenia podstawową, jest to, że urządzenie jest lepsze dzięki temu. Dlatego, że jest krótszy bieg sygnału, możemy więcej rzeczy zrobić i możemy to sprawniej zrobić. Nie ma zbytecznego przesyłania sygnału z kości do kości. Nie ma miejsca na powstawanie zniekształceń, odbić wszystkich tych rzeczy. No też nie zakłóca ta cyfrówka tak. Bo no dokładnie. Więc po prostu jak robisz to w jednym chipie, to nie tracisz tej energii, czyli nie zużywasz tyle prądu na po prostu transmisję pomiędzy, komunikację i tak dalej. To jest wszystko w jednym zamknięte. No tak, myślę, że pierwsza ta podstawowa rzecz w cyfrówce, która się pojawiła, to moc obliczeniowa, którą wykorzystaliśmy no, oczywiście do jakiegoś tam dekodowania DOPA, do oczywiście odbieranie sygnałów po USB, bo wbrew pozorom transmisja USB trochę wymaga, ale wykorzystaliśmy do dekodowania MQA, ale też wykorzystaliśmy do własnej implementacji filtrów. Udało się zrobić dużo. To jest osiągnięcie. I te filtry mają dużo lepsze parametry, no chociażby tłumienie w paśmie zaporowym, tak, filtrów. No to są oczywiście filtry upsamplingowe, tak, czyli interpolacyjne inaczej. To jest tak, że jeżeli jest ten przetwornik nowoczesny, takiego, jaki używamy, on się nazywa, że jest tam Sigma Delta, tak, to w przypadku takiego przetwornika on
pracuje na wysokiej częstotliwości, ale z mniejszą liczbą bitów. I faktycznie takie przetworniki pozwalają na uzyskanie dużo wyższych parametrów, dużo lepszych parametrów. Ale żeby ten sygnał przygotować do tej konwersji cyfrowo-analogowej, to trzeba mu zwiększyć częstotliwość próbkowania. Czyli no tak, no w sensie próbkowanie to jest jak często zapisujemy sobie wartość sygnału. Po prostu musimy to podbić. Ale żeby zwiększyć tę częstotliwość, jeżeli się ma sygnał o mniejszej częstotliwości próbkowania, to trzeba w jakiś sposób znaleźć wartości próbek, które się pojawią. To znaczy, jeżeli zmierzymy coś teraz i za chwilę, to musimy trochę zgadnąć, jaka była wartość pomiędzy. No i teraz cała idea tych filtrów interpolacyjnych to jest właśnie interpolacja, czyli znalezienie tej wartości tych próbek pomiędzy, których nie było w oryginalnym sygnale. No tak, czyli przewidzenie, jak ten przebieg by się zachował między dokładnie, tymi próbkami. Dokładnie. I dopiero tak działają te przetworniki. Najpierw następuje podbicie częstotliwości próbkowania do wyższej, a później cała ta modulacja sigma delta, która właśnie sprawia, że jest mniej bitów. I dopiero taki sygnał trafia na fizycznie przetwornik cyfrowo-analogowy, czyli na ten układ, który dostaje sygnał jakby cyfrowy, czyli liczby, a na wyjściu już ma prąd faktycznie odpowiadający co do wartości tej liczbie. Bo to jest najważniejsza część tego urządzenia, konwersja. Założenie było takie, że staramy się skonstruować konwerter, który będzie miał... Marcin, staramy się. Konstruujemy. Dobrze, skonstruowaliśmy, ale staraliśmy się. Staraliśmy się zbudować urządzenie, które będzie wyjątkowo dobrze wykonywało funkcję konwersji. Nie budujemy w żaden sposób scyzoryków, urządzeń, które są scyzorykami, które służą do wszystkiego i do niczego. Staraliśmy się zbudować urządzenie, które robi jedną rzecz, ale bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i staraliśmy się i to wyszło tak naprawdę. Znaczy na pewno nie tyle poprawiliśmy zasilanie, co po prostu trzymaliśmy się cały czas jakby tej filozofii zasilania, która jakby zaczęła się od Hypsosa, prawda? Czyli właśnie używanie jakichś przetwornic, które jakby pracują na bardzo wysokich częstotliwościach, mają spektrum i przez to jakby nie sieją. Przepraszam, to nie jest wszystko, to jest półprawda, Kamil. To jest absolutnie półprawda, dlatego że Hypsos jest produktem specyficznym. Znaczy zapominasz o tym, że te konstrukcje, które używamy, są konstrukcjami hybrydowymi. To jest tego wszystkiego najważniejsze. Przetwornica jest tylko połowicznym elementem całej konstrukcji, natomiast najważniejszym jest wyjątkowo dobrze skonstruowany zasilacz liniowy, który jest zasilany poprzez przetwornicę. Tak, robimy to dlatego, żeby uzyskać jak największą wydajność prądową całego zasilacza oraz jak najlepsze parametry wyjściowe. Tak, to jest, ale to jest dość skomplikowana konstrukcja. Tak, wspomniałem tylko o tej, etapie przetwornicy, że też jakby może to wpływać na dalszą jakość zasilania liniowego w taki sposób, że nasze przetwornice po prostu nie sieją, prawda? Tak, one są bardzo dobrze skonstruowane, idealne są, to prawda, ale chodzi mi o to, żeby występowało to zrozumienie, że to nie jest prosta przetwornica, to jest zasilacz liniowy, zasilany przez bardzo dobrą przetwornicę, dzięki temu uzyskujemy optymalne parametry. Tak, ale też przetwornica, która jest sterowana jakby z tego liniowego stopnia, także to ten liniowy stopień decyduje, jak to napięcie na wyjściu ma wyglądać. Tak. A przetwornica się do tego dostosowuje, a nie na odwrót. Tak. To też jest różnica. Tak, 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 tak. To nie jest tak, że jest, wiesz, znaczy ty to wszystko wiesz, to po prostu jakby reasumujemy to jakby tą naszą wiedzę, odpowiadając na pytania, prawda? Ale to było jedna rzecz, to jest zasilanie, bardzo dobrze zrobione zasilanie od podstaw, nowe, od podstaw ono zrobione... Ono też jest dużo inaczej zrobione, bo jest separowane. Dokładnie. Tak. Ja nie wiem, ile tych zasilań tam jest, zasilanie tam jest dużo. Cyfrówki jest całkowicie odseparowane. 7, 10. Prądy powrotne od zasilania cyfrówki w ogóle płyną sobie gdzieś indziej, niezależnie od właśnie zasilań analogowych, to jest bardzo tak, właśnie ważne. Tak, to warto powiedzieć, bo faktycznie przetwornica cyfrowa jest przetwornicą izolowaną, dzięki czemu połączenie następuje pod przetwornikiem. Tak, tak, tak. No po prostu nie ma interferencji, jak cyfrówka potrzebuje szarpnąć i jakby pobrać dużo prądu, analogówka w zasadzie nie odczuwa tego, prawda? Dokładnie. Więc jakby to... Nie wpływają na siebie. Tak, czyli powiedzmy nowa konstrukcja, można powiedzieć, znaczy najważniejsze tak, z punktu widzenia konwersji
żeby było jasne, to jest to, co zrobiliśmy dookoła przetwornika na jego wyjściu i na jego wejściu. Ale to, co mogliśmy zrobić na wejściu, zależy od tego, co zrobiliśmy z częścią cyfrową. Więc to jest jakby wszystko, to jest mechanizm jakby tych naczyń połączonych. Jeżeli byśmy jednego nie zrobili, to nie moglibyśmy osiągnąć drugiego. Plus oczywiście znowu doskonaliliśmy naszą część. Naszym jakby takim trademarkiem jest doskonała znajomość projektowania układów analogowych. I znowu została doskonalona część analogowa, między innymi na wyjściu przetwornika poprzez udoskonalenie, zbudowanie nowego stopnia konwertera IV. No i co? No i poza tym urządzenie jest bardzo fajne użytkowo, tak naprawdę, bo pierwszy raz użyliśmy ekranu dotykowego. Paweł i jego zespół zaprojektowali wyjątkowo dobry interfejs użytkownika. Także urządzenie jest użytkowo bardzo dobre, nie ale... Nie zapominaj też, że obsługujemy nowy pilot. No pilota. Nowego pilota. Nowy pilot. Nowego pilota. Nowy pilot. Z takich rzeczy, których jeszcze nie powiedzieliśmy, to niektórzy... Mało się uwagi zwraca na jakość w ogóle kontroli głośności. To jest takie że to masz po rację. Prostu jest i nikt jakby nie zwraca uwagi na to, czy to coś psuje, czy nie. I właśnie bardzo dużo uwagi poświęciliśmy na to, żeby to było jak najbardziej transparentne. I faktycznie też w ogóle na jednych testach odsłuchowych motywem przewodnim w ogóle było testowanie samego tego modulika, który... A jak to się stało, że wyście zauważyli w ogóle... Bo w pewnym momencie jak robiliście... Właściwie wyście robili, bo mnie przy tym nie było. Ale mieliśmy ileś wersji modułów przetwornika, które testowaliśmy i w którym momencie zauważyliście, że warto jeszcze popracować nad modułem volume control. Tak. W którym momencie to było? Znaczy w momencie, w którym po prostu zaczęliśmy porównywać, jak brzmi konwerter z pominiętą kontrolą głośności. A. I zobaczyliśmy, że o kurczę, no, coś nie tak. Jest tak. Coś tam wpływa niekorzystnie na to. I nie pamiętam teraz, co myśmy wtedy słuchali, bo coś też... Bo to jakby pierwsze odsłuchy to były odsłuchy z konwerterów prąd-napięcie i to było jeszcze na totalnych prototypach. Tak, i to było w ogóle bez kontroli głośności. Tak, to wszystko od razu po prostu bezpośrednio wchodziło. A potem mieliśmy jeszcze na odsłuchach już prototyp, tak jak on wygląda, tak, w obudowie ze wszystkim. I coś słuchaliśmy wtedy dla porównania. Bias, klasa A i bez klasy A. Tak, faktycznie. No, jeszcze biasowanie stopni. Bo... To też ciekawe wnioski wyszły, ale to jakby oddzielna dyskusja. I wtedy sprawdziliśmy, jak się zachowuje ta kontrola głośności i się okazało, że się zachowuje źle. I zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym zrobić. Zaczęliśmy to zmieniać, pojechaliśmy na kolejne odsłuchy, na których... A to było chyba duże zaskoczenie dla ciebie, Paweł. Tak, to było, to znaczy... No w sumie było zaskoczenie, znaczy, bo potem się nie spodziewałem, jakby tak że będzie podsumowa- w tym miejscu. No, znaczy nikt się nie spodziewał, że aż taki będzie miało to wpływ, ale potem jakby... Nikt nie spodziewał się czego? Hiszpańskiej inkwizycji. Ale właśnie potem jakby to tak uzasadnić technicznie, no to można było się tego spodziewać. Zwyczajnie chip, który pracował przy kontrolerze głośności był, no nie wiem, można chyba powiedzieć po prostu za wolny, prawda? To był chip dedykowany do audio, więc był no zły. No okej, okay, no właśnie, dokładnie. Koniec zabawy, chłopaki. Zabieram produkt. Co, już sprzedany? Sprzedany. Pierwsza sztuka idzie do klienta. No i bardzo dobrze. A, to czas na ciasteczko. Pa!